Film rozpoczyna się w postapokaliptycznym świecie, w którym ludzka chciwość spowodowała wzrost poziomu mórz do niespotykanego wcześniej poziomu. Jest rok 2063 i większość Ziemi jest zalana. Pozostały tylko dwa kontynenty, które obecnie toczą wojnę o Ziemię i zasoby. Na środku oceanu pomiędzy oboma lądami znajduje się placówka wojskowa znana jako Sentinel. Jest ona kontrolowana przez załogę składającą się z czterech żołnierzy z jednego z kontynentów. Sierżant Hendrix, twardy i surowy człowiek, dowodzi grupą składającą się z kapral Cassidy, szeregowca Bainesa i szeregowca Sullivana. Ich głównym zadaniem jest pilnowanie bomby atomowej w placówce przez okres 2 lat. Ta broń masowego rażenia jest jedyną przewagą ich kontynentu nad wrogami. Obecnie ich 2-letni kontrakt został już przekroczony o 3 miesiące. Jednak ekipa ratunkowa nie przybyła, aby ich odebrać, pozostawiając grupę bardzo sfrustrowaną. Napięcie wśród żołnierzy jest wysokie, a jedzenie na pokładzie Sentinela staje się coraz rzadsze. Podczas deszczowej nocy Cassidy i Sullivan postanawiają spróbować swoich sił w łowieniu ryb. Udaje im się to nadspodziewanie dobrze, a ich wielka sieć zapełnia się mnóstwem ryb. Tymczasem ich przełożony, Hendrix, zauważa gwałtowną burzę zbliżającą się do placówki. Prosi Bainesa, który jest odpowiedzialny za maszynerię, o jak najszybsze zabezpieczenie bomby atomowej. Ale właśnie wtedy fale stają się duże i gwałtowne, wpływając na rurociągi placówki. Baines spieszy się, aby je naprawić, a jego ręka utknęła między 2 rurami. Na szczęście po krótkiej walce udaje mu się uwolnić. Na pokładzie fale porywają sieć rybacką wraz z cennymi rybami. Żołnierzom ledwo udaje się dostać do środka, zanim ogromna fala uderza w konstrukcję. Powoduje to wstrząsy i wypycha wodę przez każde wejście. Ale Sentinel wciąż stoi, gdy burza się kończy. Następnego ranka, podczas śniadania, grupa dyskutuje o tym, jak zmniejszyć zużycie zasobów. Baines zastanawia się, dlaczego nie używają urządzenia telekomunikacyjnego i proszą ekipę ratunkową o pośpiech. Ale Hendrix szybko odrzuca tę sugestię. Jedynym urządzeniem komunikacyjnym między lądem a Sentinelem jest telegraf, który wysyła wiadomości za pomocą kodu Morsa. Sierżant mówi im, że powinien on być używany tylko do wysyłania codziennych raportów do dowództwa bazy. Następnie prosi ich, aby zamiast tego skoncentrowali się na naprawach. Następnie Sullivan sporządza codzienny raport za pomocą telegrafu. Zgodnie z rozkazami sierżanta, tylko zagrożenie atakiem wroga ma być uważane za warte zgłoszenia. Sullivan informuje jednak bazę, że na Sentinelu nie miały miejsca żadne wydarzenia. Wiadomość zwrotna mówi, że w bazie również nie ma żadnych wydarzeń. Sullivan zapisuje to w oficjalnym dzienniku, który pokazuje, że przez ostatnie kilka miesięcy nie było żadnych wydarzeń po żadnej ze stron. Jakiś czas później dołącza do Hendrixa na pokładzie, by pełnić służbę obserwacyjną. Bierze lornetkę i bez entuzjazmu skanuje okoliczne wody. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że do placówki zbliża się statek. Cassidy, który jest w centrum dowodzenia, również to potwierdza po sprawdzeniu radaru. Niepokoi to sierżanta, który obawia się, że mogą to być wrogowie. Dlatego wręcza Sullivanowi broń i każe mu popłynąć na statek małą łódką. Ma się zakraść i zgłosić, czy na pokładzie są jacyś wrogowie. Chociaż misja jest niebezpieczna, Sullivan natychmiast startuje i zbliża się do statku. Gdy jest wystarczająco blisko, woła ewentualnych pasażerów. Ale nie ma odpowiedzi, co zmusza go do wejścia na pokład statku i rozpoczęcia śledztwa. Gdy wchodzi do środka, jego radio zaczyna głośno piszczeć z powodu sygnałów statycznych. Sullivan wyłącza je, aby nie zaalarmować potencjalnego wroga w środku. Jednak podczas przeszukiwania statku zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak. Przedmioty są pokryte brudem, radio nie działa, a w szafkach znajduje się nietknięte jedzenie. W międzyczasie Hendrix próbuje się z nim skontaktować, aby zaktualizować status. Ale Sullivan nie odpowiada, ponieważ jego radio jest wyłączone. Po powrocie na statek szeregowiec znajduje 4 kamizelki ratunkowe, które były przeznaczone dla załogi Sentinela. To uświadamia mu, że statek miał przewozić załogę pomocniczą. Ale stało się z nimi coś dziwnego i zniknęli. Oznacza to, że Sullivan i pozostała trójka stracili szansę na powrót do domu. Z drugiej strony, niespokojny Hendrix zaczyna zakładać, że szeregowiec został zaatakowany. Chce więc zdetonować bombę atomową, zanim wróg zbliży się do Sentinela. Prosi Cassidy o jeden z kluczy startowych do ładunku wybuchowego. Ta waha się, ale sierżant przypomina jej, że jest to protokół, którego muszą przestrzegać. Po tym, jak wręcza mu klucz, Hendrix łączy go ze swoim i zaczyna aktywować ładunek wybuchowy. Ale tuż przed wprowadzeniem kodu startowego próbuje po raz ostatni skontaktować się z Sullivanem. Na szczęście szeregowiec ponownie przełączył swoje radio i odpowiada.
Cassidy z ulgą obserwuje, jak sierżant anuluje protokół nuklearny. Jednak kiedy prosi o zwrot klucza, mówi, że zatrzyma oba. W rzeczywistości karze ją za wahanie w wykonywaniu rozkazów. Następnie Sullivan holuje statek do Sentinela. Szeregowiec chce wysłać wiadomość do bazy o tym statku, ale Hendrix zabrania tego, dopóki nie zdobędą więcej informacji. To rozwściecza załogę i jest oczywiste, że zaczynają być zmęczeni postawą Hendrixa, zwłaszcza gdy ma on teraz oba klucze. Po szybkim prysznicu sierżant sprawdza historię nawigacji statku i zapisuje wszystkie współrzędne. Następnie nanosi je na mapę, aby prześledzić ścieżkę, którą mógł podążać statek. Tymczasem Sullivan przyznaje się Cassidy i Bainesowi, że wysłał wiadomość do bazy za plecami Hendrixa. Będą mieli odpowiedź podczas jutrzejszej rutynowej komunikacji. Następnego ranka Hendrix znajduje wszystkich swoich trzech podwładnych podejrzanie czekających obok telegrafu. Ponieważ prawda prędzej czy później musi wyjść na jaw, Baines przyznaje się do wszystkiego. To rozwściecza sierżanta, ale zanim może podjąć działania, telegraf otrzymuje odpowiedź. Jest to dokładnie ta sama wiadomość, którą Sullivan wysłał zeszłej nocy. Teraz dla wszystkich jest jasne, że stracili kontakt z bazą dawno temu. Telegraf po prostu powtarza wiadomość o brak wydarzeń, którą Sullivan wysyła każdego dnia. Jednak pomimo tych niepokojących rewelacji, Hendrix nakazuje wszystkim wrócić do swoich obowiązków. Pewnej nocy Sullivan przyłapuje Bainesa wracającego ze statku. Obaj siadają do rozmowy przy drinku. Baines przyznaje, że zakradał się do wnętrza statku i jest pewien, że może go naprawić. Podekscytowany nadzieją na ucieczkę, Sullivan rzuca się, by przekazać Cassidy wieści i prosi ją, by odeszła z nimi. Ona jednak mu nie wierzy i waha się, czy pracować za plecami sierżanta. Następnego dnia Sullivan zakrada się do statku z Bainesem, aby pomóc mu naprawić silnik. Po wielu godzinach pracy w końcu udaje im się go uruchomić. Następnie szczęśliwie wychodzą ze statku, gdzie czeka na nich Hendrix. Początkowo karci ich za sprzeciwianie się jego rozkazom i marnowanie czasu na coś, co nie jest częścią misji. Następnie rozkazuje im zniszczyć statek, aby mogli użyć jego części do naprawy Sentinela. Hendrix zapewnia, że nie pozwoli im odejść, ponieważ pozostanie tutaj jest ich obowiązkiem, niezależnie od tego, czy ich kadencja dobiegła końca. Grozi nawet, że ich zastrzeli, jeśli nie wrócą do pracy. Chłopcy są zaniepokojeni obrotem wydarzeń i obawiają się, że Hendrix ostatnio oszalał. Dlatego Cassidy zgłasza się na ochotniczkę, by porozmawiać z nim na osobności. Później tego samego dnia mówi sierżantowi, że rozumie, jak się czuje. Ujawnia, że Hendrix stracił swój poprzedni oddział w wyniku buntu. Przekonuje go jednak, by pozwolił dwóm mężczyznom wrócić do bazy i przekazać informacje Sentinelowi. W następnej scenie Hendrix zwołuje pilne spotkanie. Wyjaśnia, że Cassidy przedstawiła dobry argument, skoro nie mają łączności, ktoś powinien zgłosić się do bazy. Sugeruje, by dwie osoby zostały, a dwie inne odeszły. Hendrix oczywiście zostaje, a Cassidy również zgłosiła się na ochotniczkę. Słysząc to, Baines jest w niebo wzięty, ale Sullivan ma złamane serce, ponieważ okazuje się, że jest zakochany w Cassidy. Tej nocy, gdy Hendrix pracuje nad mapą, dokonuje szokującego odkrycia, statek pomocy zmierzał prosto w ich stronę. Ale kilka mil dalej zaczęli celowo oddalać się od Sentinela. W końcu zatrzymali się daleko od miejsca, w którym mieli się znajdować, a załoga po prostu zniknęła. Hendrix nabiera podejrzeń, ponieważ Cassidy była odpowiedzialna za skierowanie do nich statku pomocy. Następnego ranka zespół budzi alarm, ponieważ na radarze pojawił się inny statek. To sprawia, że mężczyźni pędzą na swoje pozycje, by bronić Sentinela. Cassidy próbuje skontaktować się z tajemniczym statkiem, ale bezskutecznie. Tym razem Hendrix odmawia wysłania kogokolwiek i rozkazuje zespołowi zestrzelić statek. Podczas ładowania działa Cassidy zauważa, że statek, który wcześniej złapali, zniknął. Wkrótce potem Sullivan i Baines odmawiają strzelania, ponieważ statek wydaje się oddalać od nich. Wokół Sentinela jest gęsta mgła i nie mogą wyraźnie zobaczyć statku. Cassidy w końcu zdaje sobie sprawę, że to ich własny statek i idzie ich ostrzec. Ale jest już za późno, ponieważ Hendrix już wycelował broń w Bainesa. Wtedy okazuje się, że to sierżant pozwolił statkowi odpłynąć zeszłej nocy, ponieważ nie chciał, aby ktokolwiek odpłynął. Pomimo tych rewelacji, Baines nadal odmawia zniszczenia statku, a Hendrix bierze odwet, strzelając mu w ucho. To zmusza Sullivana do przejęcia kontroli nad działem i ostrzelania statku. Widząc, że jest rozwalany na kawałki, wściekły Baines próbuje dopaść sierżanta, ale Cassidy powala go gaśnicą. Następnie zamykają Hendrixa w spiżarni, a Cassidy odbiera oba klucze. W następstwie Baines zaczyna popadać w depresję, ponieważ ich jedyna szansa na powrót do domu została utracona.
odmawia powrotu do swoich obowiązków i zaczyna mocno pić. Z drugiej strony Sullivan mówi Cassidy, że nie mają innego wyjścia, jak tylko przejść przez wszystkie kanały telegrafu, aż znajdą jeden, który działa. Późnym popołudniem Sullivan zabiera sierżantowi trochę jedzenia i zastanawia się, dlaczego zmienił zdanie na temat wyjazdu. Hendricks mówi, że statek z pomocą był tu 3 miesiące temu, tak jak powinien. Ale coś sprawiło, że się oddalił, co oznacza, że wśród nich jest zdrajca, który chce bomby atomowej. Słysząc to, Sullivan jest zszokowany i nie chce uwierzyć, że jeden z jego przyjaciół może być zdrajcą. Następnie wychodzi, zamykając drzwi spiżarni, mimo że Hendricks błagał o wypuszczenie. Następnie Sullivan spędza resztę dnia wysyłając wiadomości SOS do wszystkich kanałów. Późnym wieczorem Cassidy pokazuje mu swoje zdjęcie z dzieciństwa z rodziną. Zdjęcie pochodzi z deszczowego dnia, w którym ma największy parasol, mimo że jest najmniejszym dzieckiem. Ze łzami w oczach wyjaśnia, że jej rodzina została zlikwidowana przez wroga, gdy była w szkole. Następnego ranka pijany i niezwykle emocjonalny Baines znajduje Cassidy śpiącą samotnie w pokoju łączności. Atakuje ją, sprawiając wrażenie, jakby chciał ją wykorzystać. Ale w dogodnym momencie kradnie klucze do wyrzutni jądrowej i ucieka. Następnie Baines udaje się do pokoju komunikacyjnego i ogłasza przez głośniki, że aktywuje ładunek wybuchowy. Przeraża to pozostałą dwójkę i starają się go uspokoić. Rozmawiają o jego rodzinie, która desperacko oczekuje jego powrotu do domu. Duet zapewnia go również, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Słysząc to, Baines zalewa się łzami i w końcu odchodzi od kierownicy, pozwalając Cassidy przejąć oba kluczyki. Gdy nerwy opadają, Sullivan uznaje, że nadszedł czas, by wypuścić Hendricksa. Ale Baines ma szokujące wieści, ujawnia, że próbował wejść do spiżarni wcześniej i nie znalazł Hendricksa. Otwarte okno wskazywało na to, że skończył ze sobą. Kiedy Cassidy i Sullivan sprawdzają spiżarnię, są zdruzgotani, gdy dowiadują się, że ich sierżant faktycznie zniknął. Mija kilka dni i załoga zaczyna wykonywać swoje obowiązki. Baines również ma się dobrze i spędza większość czasu pracując nad naprawą Sentinela. Pewnego popołudnia Baines i Cassidy postanawiają sprawdzić szczątki statku, aby uratować niezbędne rzeczy. Sullivan daje jej broń na wszelki wypadek, a Cassidy dziękuje mu pocałunkiem. Chwilę później Sullivan postanawia ponownie spróbować łowić ryby z dolnego pokładu. Ale kiedy wyciąga sieć, odkrywa ciało Hendricksa z raną postrzałową na głowie. Oznacza to, że ktoś go zlikwidował i naprawdę jest wśród nich zdrajca. Podczas gdy on biegnie sprawdzić profile swoich przyjaciół w poszukiwaniu wskazówek, Cassidy wpatruje się w Bainesa w łodzi, układając złośliwy plan. Wkrótce potem zaczyna się burza, a Sullivan sprawdza latarnię na zewnątrz. Potwierdza, że można go zdjąć i przenieść. W retrospekcji okazuje się, że to Cassidy zabrała latarnię łódką. Sprawiła, że statek pomocy podążył za nią, zamiast udać się do Sentinela. A kiedy dotarli na bezpieczną odległość, zlikwidowała zespół i pozwoliła statkowi odpłynąć. W teraźniejszości tylko Cassidy wraca z małej wycieczki. Mówi, że Baines przypadkowo upadł i zginął, próbując złapać trochę plastiku. Sullivan natychmiast domyśla się, że to ona go zlikwidowała i że przez cały czas była zdrajczynią. Jednak jest zbyt przestraszony, by cokolwiek powiedzieć i duet kończy razem spać. Następnego ranka Cassidy budzi się i znajduje się sama w łóżku. Nagle Sullivan mówi do niej przez krótkofalówkę, wyjaśniając, że wie, że zlikwidowała wszystkich. Oskarża ją również o szpiegowanie dla wroga i obiecuje, że nie pozwoli jej zdobyć bomby. Cassidy zdaje sobie sprawę, że brakuje jej kluczy i biegnie do pokoju łączności. Tam znajduje Sullivana w trakcie aktywacji ładunku wybuchowego. Ponieważ nie mają przyszłości, nie ma nic przeciwko wysadzeniu Sentinela z nimi w środku. Cassidy próbuje wyjaśnić, że ludzie w jej ojczyźnie cierpią i nienawidzi go okłamywać. Szeregowiec jednak jej nie wierzy i aktywuje ładunek wybuchowy. Jednak zamiast eksplodować, maszyna wyświetla zabawną frazę, którą Baines lubił powtarzać. To uświadamia im, że Baines przeprogramował bombę, aby nikt nie mógł jej użyć do zniszczenia. W końcowej scenie Sullivan i Cassidy mają małą rozmowę. Zgadzają się, że bez względu na to, która strona wojny nadejdzie, będą razem chronić Sentinela i przetrwają. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.